No. No, tutaj. Wieczór. Dzień dobry. Mieli Państwo okazję zobaczyć specjalny animowany kolaż, będący efektem pracy warsztatowej James Bond Tribute Project.
pod kierunkiem Miłosza Margańskiego, kierownika Katedry Animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tylko w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator można było zobaczyć filmy z całego świata, premiery, wybitne dzieła pionierów animacji, a przede wszystkim doświadczyć takich emocji. Dzięki hybrydowej formie festiwalu mogliśmy gościć w waszych laptopach, komórkach, smartwatchach, Tamagotchi jak na całym świecie. W imieniu teamu animatora chciałbym podziękować organizatorom i partnerom festiwalu. Estradzie Poznańskiej, Miastu Poznań, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a także wszystkim wspierającym instytucjom i dobrym duszom. A kto nas wspierał w tym roku, zobaczcie sami. Halo Poznań! Halo świat! Startujemy! Online i hybrydowy, oto słowa roku 2020. Nasz festiwal również wpisał się w ten nurt i muszę przyznać, że to bardzo ciekawe doświadczenie. Nie każdy może wyjść z domu, nie każdy może uczestniczyć w pokazach filmowych, a tak trafiamy do wielu osób i możemy być widoczni w wielu miejscach. Myślę, że ta formuła się sprawdzi i w podobnym stylu może spotkamy się też w przyszłym roku, choć wierzę, że zobaczymy się też blisko i razem. Rozpoczynająca się właśnie tegoroczna gala, zwłaszcza w takim towarzystwie, na pewno stanie się wydarzeniem, które wielu z was będzie pamiętało, zwłaszcza tegoroczni laureaci.
A kto w tym roku sięgnie po animacyjne szczyty? Jury animatora.pl w składzie Monika Kuczyniecka, Ewelina Leszczyńska, Grzegorz Skorupski, Jacek Adamczak, Anna Nadelikowicz oraz Guto Biaklioroke są z nami w ten wyjątkowy wieczór. Szanowni Państwo, szanowni widzowie, jurorzy konkursu animator.pl w tym roku oceniali 33 filmy zakwalifikowane do konkursu. Te autorskie filmy animowane reprezentowały nie tylko szerokie spektrum technik animacji, ale przede wszystkim ciekawe spektrum form. Formy te zawierały w sobie klasyczne tematy egzystencjalne, ale także próby opisania współczesnej rzeczywistości, nie bojąc się trudnych tematów społecznych. Mam nadzieję, że nagrodzone filmy spodobają się również Państwu. Prace były wnikliwe, a nagrodzone filmy odzwierciedlają spektrum zaproponowanych propozycji, a przede wszystkim ich uniwersalny przekaz. A kogo nagrodziło w tym roku jury złotymi animuszami? Przejdźmy zatem do pierwszej nagrody. Jury przyznało specjalne wyróżnienie dla filmu Rozpoznanie autorstwa Przemysława Świdy. Złoty animusz za debiut, za dynamiczny i jednocześnie wyszukany język, szeroki wachlarz technik i doznań otrzymuje Dana Danylowa za film Niezrozumiałki. Brawo! Połączmy się z autorką. Witam serdecznie Festiwal Animator, wszystkich widzów i członków jury. Jestem naprawdę zaszczycona tą nagrodą, którą Państwo mi przyznali. To wyróżnienie mnie bardzo inspiruje do następnych działań. I jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję. Krasne dziękuję, spasiba i do zobaczenia. Złoty animusz za film autorski. Za unikalną narrację i wyjątkowy język wędruje do Karoliny Kajetanowicz za film Widzę otchłań. Brawo! Halo, halo, Karolina? Dzień dobry. Bardzo dziękuję za nagrodzenie mojego filmu. Jest to moja pierwsza tak naprawdę nagroda tak poważna na festiwalu filmowym i bardzo się cieszę, że dostałam ją właśnie na animatorze. Bardzo lubię ten festiwal i Poznań. Niestety w tym roku nie dotarłam fizycznie, ale cieszę się, że mogłam przez internet przynajmniej brać udział w tym festiwalu i że docenili Państwo mój film. Smutny i kolorowy. Także dziękuję i wszystkiego dobrego. Animusz publiczności za film polski otrzymuje Julia Orlik za film Jestem tutaj. Gratulacje! Julia, jesteś tam? Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Dziękuję całej publiczności i wszystkim tym, którzy zagłosowali na mój film. Przez pandemię nie miałam jeszcze możliwości osobiście zobaczyć reakcji widzów w kinie podczas projekcji mojego filmu. Dlatego tym bardziej cieszy mnie ta nagroda, bo dowodzi chyba w jakiś sposób, że udało mi się przykuć uwagę widzów i przesłać jakiś ładunek emocjonalny, jakoś się skomunikować, a to jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ważne, ta reakcja widzów. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję. Przejdźmy zatem do najważniejszej nagrody w konkursie Animator.pl.
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za najlepszy film krótkometrażowy i Grand Prix Animator.pl Kryształowy Animusz. Za świeżą energię, nowoczesny i niepowtarzalny styl wizualny goes to Jelizaweta Pismak za film Ja i moja gruba dupa. Gratulacje! Połączmy się z laureatką. Dzień dobry. Oto jest literka D. Na nią się zaczyna bardzo dużo dobrych słów, jak to deszcz, dreszcz, dom, dzwon, a także na nią się zaczyna słowo dupa i dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że Animator jest festiwalem kwalifikującym do Oscarów. Być może wśród docenionych twórców będzie ten, który stanie na czerwonym dywanie w Hollywood. Jury filmów krótkometrażowych w składzie Lizzie Hopes, Mike Hollingsworth, Jarosław Siwiński spośród 47 filmów musiała wybrać te najlepsze. A to niełatwa sprawa, ale widać, że wciąż są w dobrych humorach. Mike Collingsworth, supervising director of BoJack. Jarosław Siwiński, nadaję z Warszawy, zajmuję się przede wszystkim dźwiękiem w muzyce. And we just wanted to thank everyone involved so much with Animator 2020. It's been our pleasure to be judges for the film competition. We especially want to thank Agata and Philip for inviting us. And we're about to announce the winners, but we feel in a way that we are the real winners because we've got to watch all of these amazing movies. Everyone has done a terrific job. And it is such a pleasure to be involved with this festival. And the only thing would be better is if we can go there. But maybe next year, right, Agata? So thank you very much, and here are your results. Nagroda za muzykę. Za subtelną warstwę dźwiękową filmu, zintegrowaną z warstwą wizualną, otrzymuje Daniel Hüpfner za muzykę do filmu Botschaften. Halo, Daniel! Hello to Poznan at Film Festival Animator. I got this message that Silent Embassy gets a prize. So thank you very much. I really appreciate that. And let me take a chance to thank all the people who were involved in my project, especially my wife, Iris Niedermeyer, then Rudi Ziegelmeier, Bert Gottschalk, Dietrich Körner, and Roland Fliss. Yeah, I really, really enjoy this prize and I'm very happy. So all the best to Poznan and bardzo dziękuję. Trzecia nagroda. Brązowy Pegas za wypowiedziane z werwą poważne przesłanie otrzymuje Frank Mukundej i bracia Titchim za film Machini. Gratulujemy i łączymy się z laureatem. Il y a quelques années, si on nous avait dit que grâce à notre court métrage, on aurait les Pegas de bronze
au festival Animator en Pologne, je pense qu'on n'aurait pas cru. Nous sommes très heureux pour les prix décernés à notre court-métrage Machini. Quand on imagine les prestiges de ces grands festivals, le nombre de réalisateurs qui aimeraient passer, et que nous, au-delà du simple fait qu'on a été sélectionnés, nous avons aussi reçu un prix, donc je pense que c'est très encourageant pour nous, et surtout pour les projets à venir. Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous espérons que ce trophée donnera beaucoup d'espoir aux réalisateurs congolais de façon générale. Nous profitons de cette occasion pour remercier les organisateurs du festival quand même, les réalisateurs du festival, les membres du jury qui ont porté une attention particulière à notre projet. Et ce prix, nous le dédions à toute la population de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à tous ceux qui se battent nuit et jour pour la question de l'environnement. Nous n'oublierons pas nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, à savoir l'atelier Grafoui, 29 Studio, Africalia, Wallonie-Bruxelles International, Pichas Bell. Il y a aussi la Jeune Création Francophone, ouais. L'Organisation Internationale de la Francophonie, ouais. La Trust Merchant Bank, Alba. Il y a aussi des particuliers, il y a Samy Duenias. En tout cas, dans le fond du cœur, nous vous disons merci et nous espérons à la prochaine pour un projet encore plus riche que celui-là. D'ici là, nous vous disons au revoir et portez-vous bien. Au revoir. Nagroda za najlepszy film studencki trafia do Iwy Darabosz za film Pakisz Panelom, w którym podążamy za absurdystyczną falą uderzeniową smutku wywołanego wysiedleniem pewnej kobiety. Gratulacje! Połączmy się z Iwą! Hello Animator Festival Poznan, this is Iwa Darabosz and I'm super happy about this award, so I want to thank you to the jury. I want to thank you to all the festival organizers for make this happen in these hard times. And I want to thank you to my wonderful crew, all of my family members for supporting me, my friends, everybody at Momeanim, the Hungarian National Film Institute also. So it means a lot to me. Thank you very much. Bye, bye, bye. Ważną częścią festiwalu Animator są filmy pełnometrażowe. Kogo w tym roku zauważyło jury? Anna Nedelikowicz, Grzegorz Wacławek oraz Michel Fry. Zaraz się o tym przekonamy. Halo? Hello. We are very happy to take part in Animator Festival this year. It was an honor to be part of the International Feature Film Competition. It was a great pleasure to watch all films that took part in the competition. However, we could only select one winner. The award for the best feature film for the Aesthetical Innovative Journey goes to the film titled Away by Gintz Zimbalodis. Congratulations. Gratulujemy i łączymy się z laureatem. Hello everyone. Thank you so much for this award. Już niebawem animatorowe potyczki przejdą do historii, ale zanim się to wydarzy, przed nami kolejna specjalna nagroda. Połączmy się zatem z dyrektorem artystycznym festiwalu, Marcinem Giżyckim. Halo, Warszawa?
Proszę Państwa, mam prawdziwą przyjemność przedstawić Państwu laureata Nagrody imienia Wojciecha Juszczaka. Ale zanim to uczynię, kilka słów o Wojciechu Juszczaku. Wojtek Juszczak był wicedyrektorem Estrady Poznańskiej i razem ten festiwal uruchamialiśmy w 2008 roku. Łączyło nas nie tylko zamiłowanie do filmu, ale także miłość do muzyki, zwłaszcza jazzowej. Wojtek już miał swoje dwa własne festiwale w Poznaniu przed Animatorem. I wymyśliliśmy wspólnie tę formułę, że Animator powinien się wyróżniać tym na tle innych festiwali, że będzie dużo muzyki na żywo, oczywiście połączonej z projekcjami animacji. Proszę Państwa, teraz odczytam werdykt. Nagroda imienia Wojciecha Juszczaka dla filmu o szczególnych walorach artystycznych, przyznawana przez dyrektora artystycznego festiwalu. Nagrodę otrzymuje film Don't Know What Tomasa Reinoldnera za rzadkie połączenie humoru z eksperymentalną formą. I jeszcze ta ostatnia formuła po angielsku. The award goes to the film Don't Know What by Tomas Reinoldner for a rare combination of humor and an experimental form. Gratuluję laureatowi. Nagrodę prześlemy pocztą. Połączmy się zatem z laureatem. Dear online guests, dear visitors of Animator Festival, dear Marcin Giesicki, dear everybody, I'm very, 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 very happy about this prize. Thank you. Druga nagroda, Srebrny Pegas, za prawdziwie fascynującą opowieść o przepięknej animacji i idealnie dopasowanej do narracji technice, otrzymuje Dina Velikovskaya za film Uzi. Wielkie brawa! Halo, Dina! Hello, Animator Animation Festival. I'm very happy that my film Ties has got this award. I'm very grateful and happy and would be better to get it in person. I was really looking forward to go to Poznan and have some nice festival experience, but maybe one day again. I would like to thank the jury for this award, and it's a great thing that this film gets its audience. I'm happy for it. And I would like to thank my team. It was a very small team, but everyone was working very good and everyone understood me, and I felt a big support from them. So I am saying goodbye, and I hope you had a very nice live festival with screenings and everything. Goodbye, and hope to meet you one day. Bye-bye. Festiwal Animator to różne przestrzenie w Poznaniu, ale tego miejsca nie można zapomnieć. Muza,
na mapie Poznania zajmuje szczególne miejsce, podobnie jak nagrody publiczności. Która z festiwalowych pozycji zachwyciła? Zaraz się tego dowiemy. Nagrodę publiczności za najlepszy film krótkometrażowy po raz kolejny otrzymuje Julia Orlik za film Jestem tutaj. Brawo, Julia, brawo! Dobry wieczór raz jeszcze. Ponownie dziękuję publiczności oraz wszystkim, którzy zagłosowali na mój film. Ja przepraszam, że powtarzam, ale no, nie wiem już, co powiedzieć za bardzo, bo to jest naprawdę duże zaskoczenie dla mnie. A jednak też wyróżnienie i mam nadzieję, że wkrótce czekamy lepszych czasów, kiedy w spokoju i bez obaw będzie można celebrować oglądanie filmów w kinach i będę miała okazję przekonać się, jak publiczność reaguje na mój film w kinie. Bardzo, bardzo dziękuję. Drugą nagrodę publiczności za najlepszy film pełnometrażowy otrzymuje Andrzej Krzanowski za film The Nose. Priviet, Andrzej! Hello, everybody. I know my film is not too easy to understand. And I'm very glad to receive this prize from audience. To me, it's most important prize. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzowie i animatorzy świata, przed nami najważniejsza nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2020, czyli Grand Prix Złoty Pegas. Grand Prix Złoty Pegas w tym roku poleci do Szwecji. Do Nicki Lindroth von Bar za film Negot at Minas. Do wielokrotnego oglądania i smakowania każdego szczegółu. Halo, Nicki? Halo, halo. This is Nicki Lindroth von Bar, director of Something to Remember. Greetings from Manchester. I'm currently here to record my new animated film for Netflix at this legendary Mäkinen & Suonder studio, which is extremely exciting. Thank you so very much for this award. It's absolutely amazing. I had no idea. Thank you to the jury. Thanks for appreciating this strange little lullaby. Thank you to everyone who's been watching it. Thanks so much to the festival team for working so hard to make everything happen in these very strange, crazy times. I hope that you're having a great evening. Take care, everyone. Bye-bye. Animator 2020 przechodzi powoli do historii. Mieliśmy okazję uczestniczyć w niepowtarzalnym święcie filmów animowanych ze wszystkich kontynentów. O oficjalne zakończenie 13. edycji festiwalu poproszę prezydenta miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Szanowni Państwo, za nami 7 intensywnych dni festiwalowych i ponad 140 międzynarodowych wydarzeń. W konkursie głównym zobaczyliśmy filmy z całego świata wybrane z ponad 1000 zgłoszeń. Poznański festiwal staje się coraz ważniejszym punktem na światowej mapie animacji. Co roku animator przyciąga 16 tysięcy widzów, a dzięki nowej formule kwalifikujący do Oscarów Poznański festiwal mógł zagościć w każdym polskim domu. Do zobaczenia za rok. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Nagrody oczywiście prześlemy pocztą. Lululululul.